Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj wracamy na Wyspę Świętej Heleny. Gotowi? No to lecimy! Odcinek 16. W zeszłym tygodniu odcinka nie było, bo siedzę pogrzebana po sam nos w stercie papierów, w paragonach, w kwitkach i rachunkach. Tak, niestety, to jest czas rozliczeń podatkowych. Podatki to taki uniwersalny temat, na który może psioczyć chyba każda osoba z każdego zakątka świata. To jest chyba w sumie tak może jedyna rzecz, która nas jako gatunek ludzki w tej chwili łączy. Ale w tym tygodniu potrzebowałam przerwy od papierów, rachunków i paragonów, więc jestem teraz tutaj z wami. Dzisiejszy odcinek to druga część wspomnień z wypadu na Wyspę Świętej Heleny. I jeśli jeszcze nie słuchaliście pierwszej części, to gorąco polecam. Szczególnie jeśli macie możliwość słuchania na YouTubie, bo wtedy przy okazji słuchania możecie również zobaczyć co nieco z tego rzadko odwiedzanego zakątka świata. No ale ja tak nawijałam w poprzednim odcinku o Świętej Helenie i teraz również, a nawet się nie zapytałam was, czy w ogóle cokolwiek wiecie o tym miejscu. Więc zacznijmy od garści podstawowych informacji. Święta Helena to wyspa na południowym Atlantyku. Jest to zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii, w którego skład wchodzą również wyspa Wniebowstąpienia oraz wyspa Tristan da Cunha. No jak widać teraz jasno i wyraźnie, ja naprawdę kocham te moje wyspy na krańcach cywilizacji. Wyspa Świętej Heleny jest położona około 2000 km od Afryki i około 4000 km od wybrzeża Ameryki Południowej. I jest to jedna z najbardziej oddalonych, no tak w zasadzie oddalonych od czegokolwiek, zamieszkałych wysp na świecie. A mieszka tam około 4400 osób. Powierzchnia całej wyspy to około 120 km2. I jak zawsze w takich sytuacjach nasuwa mi się myśl, że po cholerę oni tam mieszkają. Te 4400 osób. Co tam jest takiego specjalnego, że tych ludzi tam trzyma? No i właśnie, co tam jest? Po prostu musiałam sprawdzić to osobiście. Dlatego też tam poleciałam. W pierwszym odcinku już wspominałam, że aby dostać się na Wyspę Świętej Heleny, to najpierw trzeba dostać się do Johannesburga w RPA. Z Japonii do RPA opcje są marne, więc jak tylko zobaczyłam połączenie przez Singapur, to oczywiście musiałam skorzystać. No i jakby to powiedzieć, lot z Singapuru do RPA był ciekawy. Niemal cały samolot to byli obywatele południowoafrykańscy mieszkający obecnie w Australii lub Nowej Zelandii. I byli tak podekscytowani powrotem do domu, do kraju pochodzenia, że celebrowanie tej okazji rozpoczęli natychmiast po wejściu na pokład samolotu. Sam samolot był stareńki i dosłownie zdezelowany. I czytałam już wcześniej, że na niektóre połączenia, szczególnie takie mało prestiżowe, Singapore Airlines podstawia właśnie takie stare samoloty. No i wiecie, po kilku godzinach lotu już zrozumiałam dlaczego. Oj, działo się tam działo. Kontrast w porównaniu do lotu z Tokio do Singapuru był ogromny. W Johannesburgu wylądowaliśmy wcześniej rano i miałam wrażenie, że byłam jedyną turystką w całym samolocie.
No więc, wymieniłam trochę gotówki, jeszcze jak czekałam na mój bagaż, kiedy on się w końcu pojawi na taśmie. Oczywiście pojawił się jako ostatni. No nie wiem dlaczego, ale zawsze mój bagaż pojawia się jako ostatni. Więc też jako ostatnia osoba przechodziłam obok pani celniczki, która chyba nie miała nic innego do roboty o tak wczesnej porze, no i zaczęła mnie maglować. A na ile do RPA lecę, a co przywożę, a skąd lecę, a proszę tu torbę położyć. No i w końcu udało mi się ją przekonać, że ja tylko na jedną noc na tranzyt. Bo wiecie, trochę się bałam, że jak otworzy moją torbę i zobaczy te kilkanaście dobrych kilogramów japońskich KitKatów o różnych smakach, które wiozłam na prezenty, to może zostanę oskarżona, nie wiem, o handel czy coś w tym stylu. Bo hej, ja oglądam te reality series, te seriale, gdzie ludzi zatrzymują na lotniskach i rozpruwają im cały bagaż, szukając narkotyków, których najczęściej tam w ogóle wcale nie ma. Więc ja wiem, ja się trochę bałam. W Johannesburgu miałam hotel na jedną noc, bo następnego dnia rano, dosyć wcześnie, był wylot na Świętą Helenę. No niby ten lot Singapore Airlines ląduje wystarczająco wcześnie, że mogłabym się przesiąść tego samego dnia, ale nie ze mną takie numery, oj nie. Bo przy jednym połączeniu tygodniowo na wyspę i przy moim pechu, to na pewno akurat miałabym opóźnienie. I nigdy bym na ten lot na Helenę nie zdążyła. No ja lubię życie pełne adrenaliny, ale nie w takich sytuacjach. No i przede wszystkim chciałam się w końcu wyspać, więc tyle pamiętam z mojej pierwszej przysiadki w RPA. A następnego dnia rano, ahoj przygodo! I jak w końcu zobaczyłam słowa Saint Helena na wyświetlaczach na lotnisku, to się niemal popłakałam. Ale najpierw oczywiście czekała mnie bardzo szczegółowa kontrola wszystkich dokumentów przy odprawie. Trochę czasu zajęło przekonanie pani od Airlinka, a Airlink to jest jedyna linia lotnicza, która lata na Wyspę Świętej Heleny, że Polska to kraj w Unii Europejskiej. I że choć Wielka Brytania nie jest już częścią Unii, to nadal możemy wjeżdżać na terytoria brytyjskie bez wizy. No bo Święta Helena to właśnie terytorium Wielkiej Brytanii. No dobrze, to pani przyjęła to do wiadomości, ale następne pytanie to okej, skoro mam polski paszport, to dlaczego jako miejsce jego wydania figuruje tu Tokyo, Japan? I tak żeśmy się przepychały przez dobre pół godziny. Sprawdzono też bardzo skrupulatnie moją rezerwację hotelową, ubezpieczenie zdrowotne i plan pobytu na wyspie. Bo wyobraźcie sobie, chcieli tygodniową rozpiskę, dzień po dniu. Wkurzyłam się w końcu i zadzwoniłam do mojego przewodnika na wyspie i niech on się użera z tymi nadgorliwcami. A moim przewodnikiem był Derek Richards. Derek i jego żona Linda prowadzą biznes turystyczny na wyspie, firmę turystyczną. I pierwszy kontakt nawiązaliśmy już w marcu 2020 roku, kiedy jeszcze myślałam, że uda mi się polecieć na Helenę przed pandemią. No, wtedy to żaden inny hotel na wyspie nie chciał mojej rezerwacji, bo nie życzyli sobie przybysza z Azji. Niestety moje japońskie nazwisko demaskowało mnie pomimo faktu, że jestem Polką. A wiadomo, Japonia, Chiny to przecież jeden diabeł. No ale, kiedy w końcu przyszedł czas na podróż w 2023 roku, to oczywiście, że chciałam zatrzymać się w guesthouse u państwa Richards. No niestety mieliśmy nieprzewidziane zmiany planów i z ich strony i z mojej strony, no i ostatecznie musiałam zatrzymać się w innym hotelu. Ale umówiliśmy się, że odbiorą mnie z lotniska i zajmą się mną przez cały tydzień. I była to bardzo dobra decyzja, bo jak się okazało, prowadzenie samochodu na Wyspie Świętej Heleny to jest sport ekstremalny i tylko i wyłącznie dla ludzi o mocnych nerwach. O bardzo mocnych nerwach. Państwo Richards mają również dwójkę wnucząt i teraz już chyba jasne, dla kogo wiozłam te wszystkie KitKaty. Ich wnuczka była chyba najpopularniejszą dziewczyną w całej szkole, jeśli nie na całej wyspie, przez kilka następnych miesięcy, bo dozowała te KitKaty bardzo strategicznie i tylko dla wybranych.
Mój lot na wyspę był pełen Chińczyków. Dosłownie, prawie cały samolot to była zorganizowana wycieczka chińska. Było kilku indywidualnych turystów, takich jak ja. No i jeszcze leciała z nami ekipa francuska. Jeden z tych Francuzów to ponoć jakiś książę arystokrata, jakoś tam spokrewniony z Napoleonem. Drugi Francuz, który leciał w tej grupie, napisał książkę o świętej Helenie i o Napoleonie. Po francusku oczywiście. I oni wieźli ze sobą całą skrzynię tych książek na wyspę. Tylko dlaczego, skoro na wyspie mówi się po angielsku i francuskiego prawie nikt nie zna? I trochę go to zbiło z tropu, kiedy się o to zapytałam. Wyglądał na bardzo zaskoczonego. Może myślał, że skoro Napoleon spędził tam ostatnie dni swojego życia, to wyspa była francuskojęzyczna? Było tych Francuzów więcej i babka, która siedziała obok mnie w samolocie, dumnie mnie poinformowała, że na lotnisku będą czekać na nich przedstawiciele mediów i lokalnego rządu, bo ich grupa jest bardzo specjalna. Spoiler. Ani mediów, ani urzędasów na lotnisku nie było. I nikt na nich nie czekał. I potem okazało się, i ekipa francuskiego księcia była z tego powodu pełna niesmaku, że plebs, taki jak ja i Chińczycy, wszyscy byliśmy zakwaterowani w tym samym hotelu. Ponoć najbardziej wykwintnym na całej wyspie. Hotel Mantis St. Helena należy do południowoafrykańskiej sieci Mantis. A sieć ta ma jakieś porozumienia z sojuszem hotelowym Accor. Chyba tak to się wypowiada, Accor? Nie wiem. Więc udało mi się zapłacić za część pobytu punktami hotelowymi, które już miałam. Co było świetnym rozwiązaniem, jako że Mantis zalicza się do ekskluzywnych miejscówek. No szczerze mówiąc, to ekskluzywnych chyba tylko sceny, bo wszystkiemu innemu daje tam pół gwiazdki. No cóż, chyba cały wysiłek i całe zaopatrzenie i zaangażowanie hotelu poszło na, nie wiem, utrzymanie ekipy francuskiego księcia? Być może? Ale lokalizacja hotelu Mantis jest prześwietna. Zaraz w ścisłym centrum Jamestown. Dosłownie minutę spacerem od nabrzeża, minutę spacerem od drabiny Jakuba, zaraz niemal obok kościoła, zaraz naprzeciwko ogrodów zamkowych, gdzie znajduje się najlepsza restauracja na wyspie, czyli Anne's Place. Anne's Place serwuje lokalne świętoheleńskie dania, takie jak plo i fish cakes. Plo to takie świętoheleńskie biryani, a fish cakes to pulpety z masy rybnej i tłuczonych ziemniaków. Tak w skrócie. Są też inne składniki w tym. I tak mi przypadły do gustu, że kupiłam lokalną książkę kucharską i sama już je robiłam kilka razy w domu. I w opisie do odcinka znajdziecie również link do filmiku z przepisem na fish cakes, więc polecam! W Anne's Place wszystko jest przesmaczne i w ludzkich cenach. A ludzkie ceny na wyspie to jest ważna sprawa, bo niestety wszystko jest drogie. Droższe niż w Wielkiej Brytanii. I tutaj tak na marginesie. Jeden z mitów o Japonii jest taki, że Japonia to drogi kraj. Bzdura. Szczególnie bzdurną bzdurą jest to teraz, kiedy nasza waluta, czyli jen, leży i kwiczy. I kiedy byłam w Nowej Zelandii kilka lat temu, to przeżyłam szok cenowy. Ale na Świętej Helenie ceny nabierały innego wymiaru rzeczywistości. Ale nie ma się czemu dziwić, bo wszystko, dosłownie wszystko jest na wyspie importowane z RPA albo właśnie z Wielkiej Brytanii. Jajka, jabłka, masło, dżem, mąka, olej, mięso. Chyba tylko ryby na Świętej Helenie są świeże, codziennie. Zgodnie z obietnicą, Derek czekał na mnie na lotnisku, ale zanim mogliśmy wyruszyć do Jamestown, czyli do głównego miasta na wyspie, choć miasto to tak trochę za dużo powiedziane i ciut na wyrost, to musiałam kupić kartę SIM do telefonu.
Można to zrobić od razu na lotnisku i karta kosztowała chyba jakieś 16 funtów. Ale ta cena nie obejmowała internetu. No więc pewnie się zapytacie, no na co mi była karta SIM, skoro nie było w niej internetu? No bo jeśli nie ma się internetu, hotspoty nie istnieją, Wi-Fi też nie ma, to jak się skontaktować z kimś lokalnym? No, trzeba do kogoś zadzwonić. A szanse, że trzeba będzie zadzwonić, na pewno się pojawią. No na przykład, kiedy twój przewodnik odda ci samochód na popołudnie i mówi, że masz się wybrać na przejażdżkę i pozwiedzać sama, co ci się żywnie podoba. I że jak gdzieś utkniesz, to masz zadzwonić i on kogoś wyśle, żeby cię wyciągnął. A utkniesz na pewno, bo droga będzie albo taka wąska, albo taka stroma, albo i wąska, i stroma, i do tego kręta. Na szczęście podczas przejażdżki z lotniska do Jamestown za kierownicą siedział Derek, a ja mogłam rozglądać się po okolicy i krzyczeć co 30 sekund, hej, hej, zatrzymaj się, bo koniecznie musiałam zrobić zdjęcie. Bo Święta Helena jest przepiękna. Nazywają ją szmaragdem osadzonym w brązie. Święta Helena to wyspa wulkaniczna ze skalistym wybrzeżem. I nie ma tam plaż ze złotym piaskiem, nie ma lagun ze spokojną wodą, gdzie można sobie popływać. Nic z tych rzeczy. Są klify, skały, urwiska w różnych odcieniach brązu i czerwieni. A maleńkie plażyczki, w które uderza fala za falą, pokryte są ciemnym, wulkanicznym żwirem. A w centrum wyspy zielone lasy, łąki i widoki bardziej przypominające Szkocję niż tropiki. Święta Helena nie ma nawet portu z prawdziwego zdarzenia. Pomimo tego, że wyspa ta jest bardzo ważnym punktem na trasach jachtowych z Afryki do Ameryki, to jachty cumują przy bojach i na wyspę trzeba przeprawiać się małą łódką. A statki kontenerowe rozładowywane są najpierw na barki, a potem z tych barek kontenery są wyciągane dźwigiem na nabrzeże. I jak mi Derek powiedział, jest to najniebezpieczniejsza i najlepiej płatna praca na wyspie. Więc co zrobić, jeśli ktoś chce popływać sobie w oceanie? No, trzeba wybrać się łódką w odpowiednie miejsce. I ja tak właśnie zrobiłam. Wybrałam się łódką w miejsce, gdzie można było pływać z rekinami wielorybimi. Święta Helena słynie z rekinów wielorybich. Co roku, pomiędzy grudniem a marcem, są tam ich dosłownie setki. Tak, wiem, można pływać z rekinami wielorybimi w wielu miejscach na świecie. Ale chyba tylko na Helenie można zobaczyć i samce, i samice, i prawie 30 sztuk tego samego dnia. Czyli proporcje rekinów do turystów są dokładnie odwrotne niż w innych miejscach na świecie. W 2021 roku naukowcy starali się policzyć, ile rekinów wielorybich pływało sobie naokoło Świętej Heleny podczas sezonu i doliczyli się 312 sztuk. Święta Helena słynie również z nurkarstwa. No ja osobiście nie nurkuję, ale na wyspie poznałam ludzi, którzy przylatują tam co roku, żeby pooglądać sobie podwodny świat. No ale jeśli nie chcemy ani nurkować, ani pływać na otwartym oceanie, to co robić? Na wyspie jest też basen, taki normalny, zbudowany. I są też baseny naturalne. Tyle, że dotarcie do nich wymaga trochę wysiłku. Okej, ale zacznijmy od początku. Święta Helena słynie z tak zwanych postbox walks, czyli trekkingów, gdzie na końcu znajduje się coś w rodzaju skrzynki. No, pomimo nazwy postbox, nie jest to skrzynka pocztowa. W środku znajduje się książeczka, do której można się wpisać, że się tam było i kiedy i o której godzinie. Oraz jest tam również stempel, którym można sobie podstemplować własny pamiątkowy notatnik.
Podobne jest to trochę do stempli, które można zbierać tu w Japonii. Mamy do tego nawet specjalne książeczki. I żałuję do tej pory, że nie zabrałam mojej książeczki na stemple ze sobą na wyspę. A książeczek tych mam kilka. Jedna jest tylko na stemple tylko i wyłącznie ze świątyń buddyjskich, druga na stemple z chramów shintoistycznych, a trzecia na stemple z miejsc turystycznych. No, może następnym razem. W chwili obecnej na wyspie tych postboxowych trekkingów jest 21. Czyli mamy 21 różnych szlaków ze stemplem u celu. I te trekkingi są różnego stopnia trudności oraz różnej długości. Trekking do miejsca, które nazywa się Lot's Wives Ponds, jest jednym z trudniejszych, bo po drodze mamy liny, łańcuchy i klify, gdzie lepiej nie patrzeć na dół. A ostatnie kilkanaście metrów to po prostu skalista ściana, po której schodzi się na linię. I czy są tam jakieś środki bezpieczeństwa? Jest tylko jeden. Trzymaj się tej cholernej liny, jakby twoje życie od tego zależało. Dosłownie i wcale nie w przenośni. A co czeka na nas na dole? No właśnie, Lot's Wives Ponds. Lot, tak? Chodzi tutaj o tego biblijnego Lota, którego żona zamieniła się w słup soli, o ile dobrze pamiętam. Właśnie po niej nazwane zostały te naturalne, wulkaniczne baseny. Te baseny wypełnione są krystaliczną wodą, gdzie można sobie snorkować. Byłam na wyspie tylko przez tydzień i po prostu nie miałam szans przejść wszystkich tych postboxowych szlaków. A z powodu niesprzyjającej pogody, tak, taki jest mój pech, nie mogłam nawet zrobić tego najbardziej popularnego trekkingu, czyli treku na najwyższy szczyt na wyspie, Diana's Peak. I nie, nie jest on nazwany po księżniczce Dianie, niestety. A co można było odwiedzić przy brzydkiej pogodzie? Muzeum w Jamestown. Jest małe, bezpłatne i absolutnie niesamowite. Pokazuje, jak ludzie mieszkali na wyspie kiedyś. W dniach, kiedy statek pocztowy RMS St. Helena był jedynym sposobem łączności ze światem. W muzeum znajduje się też świetnie zaopatrzony sklep z upominkami, który naprawdę gorąco polecam. Ma chyba najlepszy wybór na całej wyspie. Przy mało fajnej pogodzie można również wybrać się do miejsc napoleońskich, czyli do Longwood House, gdzie Napoleon mieszkał, do Briar's House, gdzie mieszkał tymczasowo po przybyciu na wyspę i do grobu, gdzie został pochowany. Oczywiście później jego szczątki zostały przetransportowane do Francji, więc na Świętej Helenie można zobaczyć tylko pusty grób. I tutaj taka ciekawostka. Te trzy miejsca napoleońskie należą technicznie do Francji. Na wyspie jest nawet stały konsul francuski, który się tymi miejscami opiekuje. Czyli choć cała wyspa jest terytorium brytyjskim, to te miejsca napoleońskie to część Francji. Crazy. Na szczęście, aby je odwiedzić, paszport nie jest potrzebny. Potrzebna jest za to gotówka, bo wstęp do Longwood House kosztuje 10 funtów, a do Briar's 5. Czy warto? Ja uważam, że tak. To jest część historii, którą można zobaczyć na żywo i z bliska, na własne oczy. Święta Helena to również drabina Jakuba, czyli bardzo strome schody, które łączą stolicę, Jamestown, z dzielnicą Half Tree Hollow, która znajduje się na szczycie góry. 699 schodów. A przeciętne nachylenie tej drabiny to 41 stopni. Na wyspie odbywają się nawet specjalne zawody co roku, kiedy ludzie starają się wbiec do góry. Kiedy ja tam byłam, to drabina akurat była w remoncie. Mój pech. A raczej już po remoncie, ale jeszcze nie została oddana do użytku. No nie, żeby siatka i szlaban mogły mnie zatrzymać, ale
Ogólnie nie polecam takich kozackich wyczynów. Drugi raz już bym się na to nie odważyła. I trochę mi głupio, że wtedy to zrobiłam. No tak, drugi raz. Bo na pewno na Świętą Helenę jeszcze wrócę. Mam zamiar odwiedzić ją raz jeszcze. Plan był taki, żeby wrócić na Świętą Helenę w tym roku, w 2024, w mniej więcej tym samym terminie, czyli pod koniec marca. Potem woda sodowa uderzyła mi do głowy i zaczęłam planować wyprawę na Tristan da Cunha. Tak, na tą najbardziej oddaloną od cywilizacji wyspę na świecie. Dostałam nawet odpowiednie pozwolenie od zarządu wyspy, wykupiłam Global Rescue i wybrałam daty, w których chciałabym wyspę odwiedzić. No i wszystko szło świetnie. Można się tam dostać jedynie statkiem z Kapsztadu. Albo na bardzo rzadkim rejsie wycieczkowym z Ameryki Południowej, bo niektóre z tych rejsów antarktycznych zahaczają o Tristan da Cunha. I ja już byłam cała w skowronkach, bo robiłam cały proces z rocznym wyprzedzeniem i wszystko szło świetnie, a tu nagle ząg. Pani z administracji wyspy napisała do mnie, na szczęście mailowo, a nie pocztowo, bo to zajęłoby chyba kilka lat, żeby ta poczta do mnie dotarła, że jest miejsce dla mnie na statku z Kapsztadu na Tristana. Ale niestety, nie ma miejsca na rejsie powrotnym. Dlaczego? Bo podobnie jak za dawnych lat w przypadku Świętej Heleny, wyspiarze mają pierwszeństwo, a statek zabiera tylko 12 pasażerów. Moją jedyną opcją byłoby zatrzymanie się na wyspie przez kilka miesięcy i wracanie kolejnym rejsem. Oczywiście odpisałam, że niestety nie mogę skorzystać z tej opcji z przyczyn tak banalnych jak praca. No ironią tutaj jest to, że od kwietnia tego roku będę praktycznie bezrobotna i że spokojnie mogłabym z oferty kilku miesięcy na Tristan da Cunha skorzystać. No cóż, Murphy's Law, prawo Murphy'ego. Wspominałam już w poprzednim odcinku, jak i w tym, że pech to stały towarzysz moich podróży. Ale wróćmy jeszcze na chwilę na Wyspę Świętej Heleny. To miejsce jest niesamowite. Piękne. Brutalne. Niełatwe do życia. Kyle to chłopak, który prowadził mnie do Lot's Wife's Ponds. On się urodził i wychował na wyspie. Zobaczył trochę świata, bo grał w świętoheleńskiej drużynie krykietowej. Ale powiedział, że nie wyobraża sobie mieszkać w żadnym innym miejscu na świecie. I że każdego dnia na nowo zachwyca się pięknem swojej ojczystej wyspy i że jeszcze mu się tu nie znudziło. Permutację tej odpowiedzi słyszałam przez cały tydzień od prawie każdego wyspiarza. No więc teraz już znam odpowiedź na pytanie, co do cholery ich na tej wyspie trzyma. Nic ich nie trzyma. Nikt ich nie zmusza, aby tam mieszkać. Są tam z wyboru, bo po prostu kochają swój dom. Ja mam nadzieję, że uda mi się ten ich wyspiarski dom jeszcze raz odwiedzić. Ale w międzyczasie muszę zadowolić się wypadem na Fidżi i do Tuvalu. O, a skoro już mowa o Tuvalu, to przypominam, że szykuje się tu mała impreza. Chcę, żebyście cieszyli się tą wyprawą razem ze mną. I zaczniemy się cieszyć już od przyszłego odcinka. No, ale na razie mam nadzieję, że moje świętohaleńskie wspominki Wam się podobały. I że choć trochę udało mi się przybliżyć Wam tą absolutnie niesamowitą wyspę. Jeśli tak, to najlepszym sposobem na wsparcie tego podcastu jest zostawienie komentarza albo polubienie, a na Spotify i Apple Podcasts również zostawienie oceny. Przypominam też, że słuchając na YouTubie możecie również oglądać treści wizualne,
W dzisiejszym odcinku są to migawki właśnie z wyspy Świętej Heleny. Można mnie również znaleźć na Instagramie i TikToku. Wszędzie jako Two Cats Trooper. Cyfra 2. Cats Trooper w pisowni angielskiej. Wszystko jako jedno słowo. A dla najbardziej wytrwałych jest też i kontakt mailowy. Na wsi w Japonii. Znak at, małpa chyba po polsku, gmail.com. Więc zapraszam do kontaktu. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Teraz lądujemy i wracamy do rzeczywistości. Bo niestety te rozliczenia podatkowe same się nie zrobią. Kolejny lot. Mam nadzieję, już za tydzień. Do usłyszenia.